Witajcie, dzisiaj pokażę, jak przygotować drożdżówki z rabarbarem. Sprawdzony przepis na drugie śniadanie, podwieczorek lub kolację. Do przygotowania drożdżówek będziemy potrzebowali 50 g masła, 500 g mąki pszennej, 4 łyżki cukru, 30 g świeżych drożdży, 300 ml mleka oraz jedno całe jajko. Do miski wsypujemy mąkę oraz cukier. Całość dokładnie mieszamy, a następnie dodajemy pozostałe składniki: mleko, rozczyn drożdży oraz jedno jajko. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy za pomocą łyżki. Na koniec dodajemy rozpuszczone masło. Całość mieszamy, a następnie wyjmujemy na plac stołu i wyrabiamy ręcznie jeszcze przez kilka minut. Przygotowane ciasto pozostawiamy do wyrośnięcia. Z podanej porcji wychodzi około 12 drożdżówek. Ja zazwyczaj dzielę ciasto na dwie części i robię drożdżówki w dwóch różnych smakach. Część ciasta, z której przygotowujemy drożdżówki z rabarbarem, dzielimy na 6 równych części. Każdą część dzielimy dodatkowo na 3 części. Do przygotowania jednej drożdżówki potrzebujemy 3 części ciasta. Każdą część ciasta formujemy w wałeczek, którego końce łączymy. Powstałe oponki kładziemy blisko siebie, a następnie ściskamy, tak jak pokazuję na filmiku. W środek płatka wkładamy kawałek rabarbaru. Przygotowane drożdżówki wkładamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy w temperaturze 200 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół przez około 20 minut. Z pozostałej części ciasta przygotowałam tradycyjne drożdżówki z kruszonką. Smacznego! Więcej ciekawych przepisów z rabarbarem w roli głównej znajdziecie na stronie kobietaniepracująca.pl. Zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku oraz subskrybowania kanału na YouTube.